Marzena Okła-Drewnowicz przeżywa trudne chwile. Wczoraj jej mieszkanie całkowicie spustoszył pożar. Strażacy poinformowali media o masowej ewakuacji mieszkańców i pokaźnych stratach. Pochodząca ze Skarżyska Kamiennej Marzena Okła-Drewnowicz jest posłanką Platformy Obywatelskiej. W ostatnich godzinach przeżywa osobisty dramat. Marzena Okła-Drewnowicz straciła mieszkanie. Pożar w bloku w rodzinnym mieście. Posłanki media donoszą o pożarze w bloku w Skarżysku Kamiennej. Jedno z mieszkań, które objął żywioł, należało do posłanki. Wieści strażaków są pesymistyczne. Informacje o pożarze strażacy dostali w poniedziałek po godzinie 19 od jednego z mieszkańców, cytuję oficera prasowego PSP w Skarżysku Kamiennej Bryk. Michała Ślusarczyka, serwis dziennik.pl. Czytamy, że skala pożaru była tak duża, że potrzebna była ewakuacja 57 osób. Na szczęście obyło się bez ofiar śmiertelnych. Z naszych ustaleń wynika, że przyczyną pożaru była nieszczelność przewodu kominowego w jednym z mieszkań, rzecznik Ślusarczyk. Na miejscu w Skarżysku Kamiennej przez ponad 7 godzin pracowało kilkanaście zastępów straży pożarnej. Jak czytamy w relacji dziennik.pl, ewakuowani z bloku, w którym wystąpił pożar, spędzili noc w podstawionym autobusie i pobliskiej szkole. Wstępne szacunki mówią o stratach rzędu 500 tysięcy złotych. Rzecznik podał, że szczególnie ucierpiały trzy mieszkania, a jedno z nich zostało wyłączone z użytkowania. Chodzi o mieszkanie posłanki Marzeny Okły-Drewnowicz, powiedział Ślusarczyk, posłanki nie było w domu w momencie pożaru. Była zaangażowana w Marsz Milczenia, który odbył się wczoraj w stolicy. Przed kilkunastoma minutami wydała na Twitterze oświadczenie w sprawie. Prosi o media o nienachodzenie jej w tej koszmarnej sytuacji. Szanowni Państwo. W obliczu osobistej tragedii, jaka spotkała mnie i moją rodzinę, bardzo proszę media, w tym przypadku TVP Kielce, o nienachodzenie mnie w resztkach mojego spalonego domu. Wszystkim bardzo dziękuję za wsparcie, napisała na Twitterze poszkodowana posłanka.